Wiecie, Bóg dał nam pragnienie. Każdy człowiek, który żyje na tej ziemi, jest bardzo ciekawy, że ma pragnienie żyć wiecznie. Każda religia, która pojawia się gdzieś na świecie, właśnie jest po to, żeby powiedzieć, że po śmierci coś jest więcej. Przez różne religie różnie jest to wyrażane, ale to jest pewne pragnienie, które Pan Bóg dał w sercu każdego człowieka. I to jest jeden z największych dowodów, że rzeczywiście Bóg stworzył każdego człowieka. Bo gdyby tak nie było, to nie byłoby tej pustki, jak mówił Augustyn, tej pustki w sercu, które pasuje tylko i wyłącznie Bóg. I my staramy się to puste miejsce zapełniać wszystkim innym, ale tam niestety nic nie pasuje poza Bogiem. Wiecie, my staramy się i rozumiemy zbawienie na różny sposób. Czasami patrzę na nasze rozumienie zbawienia, tak mam wrażenie czasami, że Pan Bóg, jak już przyjdzie sąd ostateczny, da listę zborową aniołowi, który strzeże bramy nieba i tak hurtem wszystkich nas wejdzie do nieba. Ja przepraszam, że tak mówię, ale mam takie wrażenie, że niekiedy tak myślimy, tak żyjemy, tak działamy. Ale wiecie, Pismo Święte wcale tak nie przedstawia zbawienie. I myślę, że wielu z nas, którzy może tu siedzimy, którzy słuchają, którzy deklarują dzieciom Boga, wielu z nas mogą nie być zbawieni. I chciałbym, aby dzisiaj się myślami zbliżyli właśnie do tego rozumienia, w jaki sposób możemy być zbawieni. Czy przypadkiem na sądzie ostatecznym usłyszę: idź, bo cię nie znam. Będę czytał z Piątej Księgi Mojżeszowej, 30 rozdział, od wersetu 6. I obrzeże Pan Bóg twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana Boga twego, z całego serca twego, z całej duszy twojej, abyś żył. Włoży Pan zaś Bóg twój wszystkie te przykazania, przekleństwa na twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali. Ty zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana i spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja ci dziś nadaję. Obficie obdarzy cię Pan Bóg twój dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w plonie twojego ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami. Jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga twego i będziesz przestrzegał Jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana Boga twego z całego twojego serca i z całej duszy twojej, to przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełnili. Nie jest to też za morzem, aby trzeba było mówić, któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, aby się spełniali. Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo w twoich ustach i w twoim sercu, aby się czynił.
Powiedzcie mi, czy my spełniamy przykazania Boże? Tak jak tu jest zapisane, że błogosławieństwo, znaczy mówiąc życie wieczne, jest wtedy, kiedy przestrzegasz przykazania Boże. Wiecie, nie ma innego wyjścia. Pan mówi, że te przykazania On je daje w twoim sercu, w twoim umyśle, w twoich ustach. Po co? Po to, żeby się spełnił. Niekiedy słyszę, ja nie grzeszę tak bardzo. Ja tak spełniam przykazania Boże. Bo my nauczyliśmy się według mentalności greckiej, że jeżeli żyjemy życiem etycznym, to Pan Bóg patrzy na nas łaskawie. Wiecie, jak my postrzegamy, jak my rozumiemy przykazania, a jak rozumie Bóg, to są dwie różne rzeczy, naprawdę. Jezus powiedział, jeżeli popatrzysz na kobietę i pożądasz w sercu swoim, czyli w umyśle swoim, człowieku, już zgrzeszyłeś. A jeżeli powiedziałeś zło słowo przeciwko bratu swojemu, nie musisz mu wbić nóż w plecy, jeżeli powiedziałeś zło słowo przeciwko bratu swojemu, już zgrzeszyłeś. Ale zobaczcie, to dotyczy tylko drugiej części przykazań. A pierwsze cztery nie dotyczą etyki w naszym sposobie rozumienia. Dotyczą tylko naszej relacji z Bogiem. Więc spełnienia przykazań się odnoszą do mojej relacji z Bogiem. A jeżeli myślimy, że my możemy własnymi siłami coś dokonać, o, jesteśmy w dużym błędzie. W wielkim błędzie. W liście do Rzymian w trzecim rozdziale i tam 23 werset. Mówi tak. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy. A czytamy wcześniej? Od 10 do 12 wersetu? Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli razem, stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Czy rozumiemy, że my nigdy nie będziemy mogli być sprawiedliwi z tego, co my czynimy na co dzień? Nigdy. Wszyscy zgrzeszyli. Jak wszyscy, to wszyscy. I brakiem chwały Bożej, i przed Panem Bogiem, gdyby nastał sąd teraz i Pan Bóg miałby nas osądzić, nie muszę powiedzieć, jaki byłby werdykt. Ale wiecie, Pan Bóg, po to, żebyśmy byli zbawieni, wiecie, co On wymaga? Zobaczcie, w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, 16 wersecie, mówi tak, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czy wy możecie być święci? Wiecie, bo nie ma zbawienia, jeżeli ktoś nie jest święty. Ja poważnie mówię, tak mówi Pismo Święte. Jeżeli nie jesteś święty, nie ma dla ciebie zbawienia. Nie ma co się oszukiwać. Poza tym w pierwszym liście Jana są bardzo dobitne słowa. Bardzo.
Może będę czytał od 6 wersetu 3 rozdziału. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniewieczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Mocne słowa? Ten tekst mówi, że jeżeli my grzeszymy, to od diabła jesteśmy. I jak napisano w 7 wersecie, musimy postępować sprawiedliwie, tak jak on sprawiedliwy jest. Czy ktoś może tak czynić sprawiedliwie, tak jak Bóg jest sprawiedliwy? Wiecie, gdybyśmy stanęli w obliczu Jego świętości, to byśmy zniknęli. Ale tak jest wymóg Boga. I to jest największa nasza tragedia. Bo Pan Bóg wymaga, abyśmy byli jak On. Tak sprawiedliwy, jak Bóg jest sprawiedliwy. Tak święty, jak Bóg jest święty. I my mamy w sercu, w nas, Pan Bóg dał nam chęć do bycia jak Bóg. Naprawdę. Wiecie, jak Ewa w zasadzie zgrzeszyła z Adamem, kiedy szatan jej kusił. Wiecie, o co kusił szatan Ewę? O jej pragnienia być jak Bóg. Tylko mistrz oszukiwania pomylił w człowieku pragnienie nie w tyle w charakterze Boga, ile w atrybutach Boga. W to, co tylko Bóg ma. Ale chęć do bycia jak Bóg jest w naszym sercu. My chcemy być jak Bóg. Taki dobry, sprawiedliwy, kochający. To jest w naszych sercach. I my cały czas przejawiamy tendencję do bycia jak Bóg. I to jest pozytywne. To, co Pan Bóg nam dał w naszych sercach. Ale zobaczcie, my często mylimy te rzeczy. Mylimy te rzeczy. Zobaczcie, w 4 rozdziale 1 listu Jana, w 7 wersecie jest napisane tak. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Skąd przychodzi miłość? Czy my możemy sami z siebie wykrzesać miłość? No pytam, czy my jesteśmy zdolni do tego? Wiecie, nie. Bo to jest napisane, gdyż miłość pochodzi z Boga. I tylko i wyłącznie tą miłość, którą Bóg ma do mnie, ona rodzi miłość. Do drugiej osoby i do Boga. I właśnie na tym polu my nie zdajemy sobie sprawy, że Bóg od nas wymaga aż tak wiele. Wymaga aż tak wiele. I my myślimy, jak mówiłem wcześniej, że Pan Bóg nas wszystkich zbawi. Jeżeli ja wyznaję, że Chrystus jest Zbawicielem, tak jest zapisane, to ja będę zbawiony. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Zapewniam was, nic bardziej mylnego. Z drugiej strony wpadamy w drugą pułapkę. Przez uczynki nie możemy być, przez nasz wysiłek nie możemy być usprawiedliwieni. I możemy stanąć przed Bogiem i powiedzieć, tak, Panie Boże, mogę
być z Tobą. I dzięki Bogu, że jest zapisany, że apostoł Paweł zapisał pewien tekst dalej. Czytaliśmy 23 werset 3 rozdziału listu do Rzymian, teraz 24. Zobaczcie, co jest zapisane. Może najpierw przeczytam 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Dalej 25, którego Bóg ustanowi jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazywania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie się odniósł do przedtem popełnionych grzechów. W tym tekście jest napisane, że sprawiedliwość, którą daje nam Bóg, jest za darmo. Jest zupełnie za darmo. Ty nie możesz przez swoje wysiłki osiągnąć sprawiedliwość, gdyż Pan Bóg daje nam to za darmo. A potem jest zapisane dalej, z łaski Jego. Słowo łaska, różnie, często niewłaściwie rozumiemy to słowo. Po grecku to słowo brzmi charis. Odpowiednik łaciński tego słowa jest gratia. Słyszeliście o słowo gratia? Jest popularne w naszym społeczeństwie, w ogóle w Europie. Gratia, na przykład idziemy do sklepu, kupujemy coś, a przy tym jest coś gratis. Czyli jak jest? Za darmo. Prawda czy nie? Czyli gratia, czyli w zasadzie to słowo, które jest zapisane tutaj, że jest z łaski, to jest znowu za darmo. Inaczej mówiąc, to jest powtarzane ta sama myśl dwa razy. Za darmo, za darmo. I w mentalności hebrajskiej, kiedy coś jest zapewnione, że na pewno tak się stanie, nie ma innej opcji, jest powtarzanie tego samego słowa dwa razy. Na przykład, kiedy człowiek zgrzeszył, to Pan przyszedł do niego i powiedział, umierać, umrzesz. Czyli najpierw jest bez okoliczników, a potem w formie aktywnej. I to jest sposób wrażania w języku hebrajskim. I apostoł Paweł był przecież Żydem. I właśnie on tak zapewnił nas, on zapewnił te słowa, że sprawiedliwość, którą daje nam Bóg, jest za darmo, bardziej za darmo się nie da. Inaczej się nie ba. Tak jak świat i niebo stoi, tak jest za darmo to, co Pan Bóg nam daje. Dlaczego? Dlatego, że nasza sprawiedliwość, nawet gdybyśmy chcieli cokolwiek z nas wykrzesać, jest szmatą plugawioną przed Panem Bogiem. Nic nie znaczy. Nic. My nic z siebie nie możemy dać przed Panem Bogiem. Wiecie, i my często myślimy właśnie, w jaki sposób możemy być zbawieni. Jeżeli za darmo, to jak to jest? A jeżeli Pan Bóg wymaga od nas, abyśmy byli tacy święci, sprawiedliwi, to jak to jest nasze zbawienie? Czy tylko wyznając, Panie, Panie, będę zbawiony? Wróćmy do tekstu z 5 Księgi Mojżeszowej, 30 rozdziału, który czytałem wcześniej. I teraz ostatni werset tego słowa. Tam jest napisane tak. Miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. W czym jest Twoje życie? Mianowicie w tym, abyś kochał Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie. To słowo lgnąc, hebrajskie słowo lgnąc pojawiło się wcześniej jeszcze, na przykład w pierwszej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, 24 wersecie.
kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, i stworzył małżeństwo i powiedział tak: dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. I to właśnie to słowo złączył się, to jest to samo słowo, co tutaj mamy, lgnąc do Boga. Czyli jeżeli ktoś lgnie do Boga, znaczy mówiąc, łączy się z Bogiem, staje się z Nim jedno. I twoje życie wieczne jest zależne od tego, czy ty będziesz lgnął, czy się złączysz z twoim Bogiem tak, aby tworzyć z Nim jedno. To jest twoje życie. I nie ma możliwości, innej możliwości zbawienia. Wiecie, to pragnienie Boga pochodzi z tego, że On też jest Bóg, który jest w Trójcy. To jest Bóg, który ma kontakt z drugą osobą. Wiecie, nam się wydaje często, że jeżeli się angażujemy w życiu religijnym na różnoraki sposób, to zyskamy łaskę przed Bogiem. To Pan Bóg inaczej na nas spojrzy. I Pan Bóg w końcu nas zbawi. Słuchajcie, nic bardziej mylnego. Zobaczcie, to słowo, które zostało czytane. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdź do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, który pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, w tym dniu wielu mówić będzie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? W imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Wiecie, nasze zaangażowanie, nasza chęć, może nasza służba przez wiele lat, może wszystko, co dotąd myśmy robili dla Boga, myślimy, że coś z tego, coś przed Bogiem, co uzyskamy, naprawdę nie ma nic to wspólnego z zbawieniem. Dlatego, że zobaczcie, ostatnie słowa mówią tak. Wtedy powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Kto czyni bezprawie? Wiecie, kto czyni bezprawie? Ci, którzy nie znają Pana Boga. Rozumiemy? Bo z tego tekstu tak wynika. Czyli zbawienie polega na tym, że On nas zna. Pamiętacie przypowieść, którą Jezus powiedział w 25, może nie będę czytał, żeby nam czasu dużo nie zajmowało, w 25 rozdziale Mateusza? Mówi, że byłem w więzieniu, wy się do mnie przychodzili. Byłem głodny, nakarmiliście mnie. Byłem nagi, przyodzialiście mnie. Pierwsza grupa mówi: Panie Boże, kiedy? Myśmy zawsze to robili. Zawsze. A druga grupa mówi: Panie Boże, kiedy myśmy to robili? Ja nigdy nie pamiętam, żeby takie coś Tobie robił. Wiecie? Dokładnie taki sam werdykt jest jak tutaj. Idźcie do tamtej grupy, idźcie, bo ja was nie znam. Bo wy czynicie bezprawie. Wiecie, to, co nam się wydaje często, że jest coś, co jest dla Pana Boga dobre, coś, co my robimy dla Pana Boga, może to się okazać, że to ma nic wspólnego z Bogiem. Bóg zbawia dlatego, że Go znamy. Wiecie, to nie jest taka znajomość, jak nam się wydaje czasami, właśnie jak mówię, modlę się do Boga, czytam Pismo Święte, to znaczy, że znam Pana Boga. Albo że znam świetnie Pismo Święte na pamięć prawie, że znam Pana Boga. Nie, nie, nie. Wiecie, jaka to jest znajomość? Jakbyśmy poszli do prezydenta i zobaczymy, czy on nas zna, czy nie.
Bo my go znamy, prawda? A pytanie jest, czy on nas zna? Jeżeli on nas nie zna, to słuchajcie, to mamy problem. To mamy poważny problem. My wszyscy wyznajemy Boga. Ale czy on nas uznaje? Zbawienie polega na tym, czy ja znam Boga. Otwórzmy Ewangelię Jana, 14 rozdział. Największe pragnienie Jezusa. Największym marzeniem Jezusa było to, aby być z drugim człowiekiem. Największe jego pragnienie było takie, aby być z Tobą. I w 14 rozdziale pierwsze 3 wersety zapisano tak. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Zobaczcie, dla Jezusa najważniejsze było, aby być razem z Nim. My kiedy myślimy o zbawieniu, myślimy o niebie, to myślimy, o, jak pięknie będzie tam w niebie. Drogi ze złota, piękne domy, świetna przyroda. Będziemy mogli latać z galaktyki do galaktyki. Wiecie? A dla Jezusa nie ma to żadnego znaczenia. Dlatego, że dla Niego największym pragnieniem, największym marzeniem jest to, aby być z Tobą. Abyś Ty się znalazł tam w niebie z Nim. I potem przyszedł tu na ziemię. Bo On bez Ciebie tam nie mógł wytrzymać. On nie wyobraża sobie niebo bez Ciebie. To jak Ty sobie wyobrażasz w życiu na co dzień życie bez Boga albo z Bogiem z dystansu? Jak? Tutaj w 14 rozdziale, 23 wersecie, zobaczcie, napisane tak. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Zobaczcie, dla Jezusa najważniejsze jest, aby zamieszkać z człowiekiem. Razem z człowiekiem. Jak jest zapisane w Księdze Objawienia, że On chce przyjść wieczerzać z nami. On chce po prostu z nami przebywać. A my zajmujemy cały nasz czas innymi bzdurami codziennego życia. Albo jesteśmy już pochłonięci problemami, które nam pojawiają się na co dzień i nie polegamy na nim, aby on rozwiązał. Albo jesteśmy za bardzo zmęczeni, kiedy przychodzimy do domu, włączamy telewizor i sobie oglądamy. A rano za późno się budzimy, aby cokolwiek przeczytać z Pisma Świętego, aby uklęknąć, być przed Nim i oddać Mu chwałę. A Jezus czeka. Czeka, kiedy ten człowiek w końcu będzie miał chociaż trochę czasu dla mnie. Chociaż trochę czasu dla mnie. Chrystus nie wyobrażał sobie życie bez człowieka. On wolał przyjść tu na ziemię, ryzykować. Wolał zginąć i to jaką śmiercią? Tylko dlatego, żeby być z Tobą. Wiecie, co Chrystusa zabiło? Wiecie, co Chrystusa zabiło? Chrystusa zabiło Twój grzech, który oddzielił Go od Ojca. Dlatego, że On z Ojcem był w takiej ścisłej relacji, On nie wyobrażał sobie życia bez Ojca. On nigdy nie był odłączony od Ojca. I po to
żeby się złączyć z Tobą, Jezus przeżył odłączenie od Ojca. I to zabiło Jezusa. Twój grzech zabiło Jezusa. A jak my nie dbamy o relacji z Bogiem? Sprawiedliwość Boga musi mieć zadośćuczynienie. Musi. Dlatego, że myśmy zgrzeszyli, to cały gniew Boga z powodu łamania prawa, z powodu tego, że nie jest nikt taki święty, jak On jest święty, z powodu tego, że nikt nie jest taki sprawiedliwy, jak On jest sprawiedliwy. Cały ten gniew został przelany na Chrystusie. To Bóg zabił Jezusa Chrystusa. Jak jest zapisane w 53 rozdziale Izajasza. Że to Bogu się podobało, aby zabić Jezusa. Za twój grzech. Kiedy będziemy kochać Boga, całym swoim sercem. Kiedy zrozumiemy, że jak On nas ukochał, jak On zrobił dla nas wszystko, co tylko mógł zrobić. Oddał wszystko. Tylko po to, żeby mieć z Tobą relację. Jego największym marzeniem, największym pragnieniem całego życia, wszystko, co miał, wszystko zaangażował w to, aby mieć z Tobą relację, abyś nie zginął. Ile Ty czasu poświęcasz, że naprawdę chcesz Go poznać? Bo jak Ty nie będziesz Go znał, to na sądzie ostatecznym Jezus powie: przepraszam, przepraszam, ale Cię nie znam zupełnie. Nie wiem, kim Ty jesteś. Nie wiem. Jeżeli Chrystus da nam życie, to wtedy nasze życie stanie się zupełnie inne. Jeżeli my będziemy żyć Bogiem, jeżeli my, tak jak u Chrystusa, całe nasze pragnienie będzie to, aby być z Jezusem. Jeżeli całe nasze życie, całe nasze marzenie będzie to, aby być z Jezusem, kiedy nie wyobrażamy sobie życia, nie wyobrażamy sobie chwilę bez Jezusa. Kiedy nie wyobrażamy sobie, że mamy jakąś sprawę, którą rozwiązuję sam bez Jezusa. Kiedy zobaczę, że całe życie moje może polegać tylko i wyłącznie na Chrystusie. Kiedy się poddamy do końca Jezusowi. Do końca. To wtedy Jezus zacznie w nas działać. Wtedy Jezus zmieni nasze pragnienia. On zmieni nasze życie. Zmieni nasze chęci, nasze marzenia. Zmieni wszystko. Zobaczcie, jak apostoł Paweł, kiedy jeszcze nie był nawrócony, miał zamiar co? Zabić ludzi, którzy czcili Boga, prawda? Bo on rozumiał, że to tamci są od diabła. On rozumiał, że ten kościół jest właściwy, a ten, który on był właściwy. I kiedy Pan Bóg mu się objawił, to przeżył nawrócenie. I co znaczy nawrócenie? Po grecku słowo metanoia, nawrócić się. To nie znaczy, że to jest przemiany myśli. To nie znaczy, że ja potrafię, jestem zdolny przemienić swoje myśli. W żadnym wypadku. To Bóg zmienia twoje myśli. On cię przemienia.
I wtedy, tak jak apostoł Paweł, to, co mu się wydawało, że nie jest Kościołem Bożym, to właśnie był Kościół Boży. To, co nie uważa, że to, co nie jest prawe, to stało się prawe. Ten, którego prześladował, czyli Jezusa Chrystusa, okazało się, że On jest Bogiem. I Jezus mu zmienił życie. Nagle popatrzył na rzeczywistość z perspektywy Boga i zobaczył zupełnie inny świat. Moi drodzy, jeżeli Bóg nie dokonał to w twoim życiu, to nie masz szans na bycie zbawionym. Jeżeli Bóg nie zmienia twoich myśli na co dzień też, nie masz szans bycia zbawionym. Ja mówię wam poważnie. Jeżeli nie jest ciągłe działanie Boga w twoim sercu i twoim myśle, Bóg cię nie zna. Jeżeli myślisz, że jesteś religijny, jesteś duchowy, a nie żyjesz życiem na co dzień z Bogiem, bliskim życiem z Bogiem, nie masz szans bycia zbawionym. Jeżeli Bóg nas zmienia, to wtedy nasze uczynki stają się uczynkami Boga. Zobaczcie, w 15 rozdziale Ewangelii Jana jest zapisane tak. Od początku będę czytał. Jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogronnikiem. Każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każda, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które ja wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Wiecie, jakie zadanie to nam dał Chrystus? Abyśmy trwali w Nim. Chrystus powiedział, że jeżeli my nie trwamy w Chrystusie, nie możemy wydawać owocu. To może się wydawać paradoksalne, ponieważ sama winorość, latorość, nie musi się starać trwać w Chrystusie, trwać w krzewie, prawda? Natomiast Chrystus powiedział nam, że jest to nasze zadanie właśnie, aby trwać w tym Chrystusie. Po to, aby te soki życiodajne, które pochodzą z korzeni, wypełniały nas. A jak te soki życiodajne wypełnią nas, to uwidoczni się to przez wydawanie owocu. Dlatego Chrystus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. I potwierdził to dwa razy. Nie ma możliwości bez Chrystusa cokolwiek dobrego zrobić. Nawet nasze najlepsze dobro, które może być, jest niczym przed Panem Bogiem, przed sprawiedliwością, którą Pan Bóg wymaga. Tylko w życiu codziennym, trwającym w Chrystusie daje życie. Tylko i wyłącznie trwanie. To jest nasze zadanie na co dzień. Trwać w Chrystusie. Jeżeli nie będziemy trwać w Chrystusie, tak jak tutaj jest napisane, odcina każdą gałąź i się odrzuca. Bo po prostu nie wydaje owocu. My często, wiecie, jak ludzie, nie możemy iść tak po drodze normalnie. My padamy albo w jeden rów, albo w drugi rów. Mówimy, albo muszą być same uczynki w rozumieniu, że to muszą być moje uczynki, albo że Pan Bóg nas zbawi tak po prostu, bo wierzymy. Ja pytam, co znaczy wiara dla ciebie? Co to znaczy dla ciebie, że ty wierzysz?
Jeżeli wiara polega na tym, że Pan Bóg zmienia twoje myśli, że Pan Bóg trwa w tobie, to wiedz, że to cię zbawi. Bo Chrystus powie, tak, ja cię znam. Prowadziłem z tobą wiele rozmów. Prowadziłem twoje życie. Kiedy miałeś problemy, przychodziłeś do mnie. Kiedy byłeś szczęśliwy, przychodziłeś do mnie. Kiedy byłeś smutny, ja ci dawałem radość. Kiedy byłeś bezradny, ja cię pomagałem, ja cię wspierałem, ja cię podnosiłem. Kiedy byłeś głodny, ja cię nakarmiłem. Ja ci dałem wszystko, co jest w tym życiu. Bo Jezus, bo Bóg utrzymuje każde bicie twojego serca. My jesteśmy kompletnie od Niego zależni. I nawet z tego nie zdajemy sprawy. Aby Bóg mógł być naszym szczęściem, naszym pragnieniem, naszym marzeniem. Abyśmy czynili tak, jak On powiedział, kiedy było przykazania, aby miłować Pana Boga Twojego, całego Twojego serca, całego Twojego umysłu, całej Twojej siły, całej Twojej chęci. Aby On był dla Ciebie wszystkim. Tak jak Ty jesteś dla Niego. Amen.